Akcja Oszczędzanie w miastach zaczęła się pod koniec zeszłego roku. Gminy zaczęły wprowadzać swoje rozwiązania jeszcze zanim zapowiedział to premier. Zaczynamy także od siebie, jak najszybciej. Administracja publiczna, ale także administracja samorządowa. Każda instytucja będzie musiała ograniczyć konsumpcję energii. Samorządy zostały zobowiązane do obniżenia o 10% zużycia prądu. W różnych miastach różne było podejście do tych rządowych wytycznych. Między innymi było weryfikowane to, jak wygląda to oświetlenie w częściach wspólnych, tam gdzie to możliwe, aby było bezpiecznie dla pracowników, na przykład w korytarzach wyłączana była energia elektryczna. Teraz miasta muszą wykazać, że faktycznie zmniejszyły zużycie. Nie jest to takie proste. To wszystko jest czasochłonne, bo musimy przedstawić to, jak wyglądało zużycie tej energii elektrycznej w roku 2018 i w roku 2019. Takie statystyki dotychczas nie zawsze były prowadzone, w związku z czym trzeba było to na nowo policzyć i porównać to z grudniem roku 2022. To dla samorządów ostatni moment, żeby złożyć formularz do Urzędu Regulacji Energetyki, w którym pokażą swoje oszczędności. Jednak nie wszystko jest jednoznaczne. Trochę zachodów przy tym wszystkim jest. Problemy interpretacyjne. My stoimy na stanowisku, że oświetlenie uliczne wchodzi w to. Są takie wytyczne, które mówią, że nie. Na razie niewiele, bo 1000 gmin w całej Polsce przekazało URE swoje sprawozdania. Urząd przyznaje, że samorządy mają sporo wątpliwości. Cząstka, można powiedzieć, promil sprawozdań, na które czekamy. Nie analizowaliśmy jeszcze, nie wiemy, natomiast wiemy już jakby z telefonów, z zapytań, że rzeczywiście poszczególne jednostki w bardzo różny sposób jakby i interpretowały i w różny sposób dokonywały oszczędności. Tryb oszczędnościowy w miastach nadal będzie obowiązywał, bo w przyszłym roku gminy będą musiały złożyć kolejne sprawozdanie, ale tym razem za cały bieżący rok i ponownie zużycie musi być o 10% mniejsze, a z tym może być już większy problem. Thank you.